No siema, z tej strony Misiek, to kolejny odcinek Apex News. Mamy dzisiaj bardzo dużo różnych przecieków związanych z nowym eventem, dlatego strzel łapę w górę dla zasięgu i wejdź na Discorda, żeby oczywiście mieć dostęp zawsze do powiadomień, bo YouTube ich ostatnio nie wysyła. Dobra, zaczynajmy. FanTV na Discordzie zrobił fajne porównanie, z czego to są skiny te na event, dlatego teraz powinniśmy je przejrzeć i czym było w ogóle też inspirowane, dlatego patrzcie na to. Tutaj mamy Gnola z Godzilli, rzeczywiście bardzo tutaj mamy wiele takich podobieństw, dalej mamy znowu Godzillę, czyli mamy tutaj właśnie nawiązania do popkultury, nie inaczej jest w przypadku Fuse'a z jego skin, tutaj ma rzekomo przypominać Konga. No z tym tutaj ciężko mi tutaj coś więcej dodać, cały czas mam na myśli jakąś postać z Marvela, na myśl przychodzi mi Wolverine skrzyżowany gdzieś tam z Pumą, ale okej, jak najbardziej możemy coś takiego tutaj pod to podczepić. Tu kolejny mamy przykład, Passive Cream, kolejna postać, w tym przypadku tutaj mamy Horizon, ewidentnie mamy duże nawiązanie, jakby nie patrzeć. Kolejne, tutaj mamy Ultramana, tutaj mamy Lobę, ewidentnie mamy po prostu taką kalkę 1:1, czyli widać czym twórcy się inspirowali. Następnie mamy Cell z Dragon Balla i tutaj mamy Rampart w takim różowym wydaniu. Tutaj szczerze mówiąc troszeczkę tych podobieństw nie widać, poza tym, że mamy tutaj też pikulce na górze, może tam gdzieś powiedzmy niektóre elementy pasują. No ale wiadomo, że to bardziej była inspiracja gdzieś tam dla fanów. No tutaj ewidentnie, jeśli chodzi o Sira, to Power Rangers jest praktycznie 1:1. Jest to chyba mój faworyt, jeśli chodzi o ten cały event, bo jak możemy się przyjrzeć, to nawet ta maska jest tak bardzo fajnie zaprojektowana i odpowiada zielonemu Rangersowi. Naprawdę jest to jeden z najciekawszych chyba skinów w evencie i naprawdę szacun dla twórcy, że zaprojektowali coś takiego. Dalej mamy Luffy'ego z One Piece'a. Kto oglądał, ten wie, tutaj mamy ewidentnie nawiązanie do głównej postaci, ale mamy też różne elementy, jak zauważycie, mamy różne takie części, garderoby, ubioru i tak dalej, które odpowiadają właśnie tej postaci, więc temu Octane'owi, więc jak najbardziej tutaj to pasuje. Dalej mamy Evangelion, tutaj jest Revenant, akurat Evangeliona nie oglądałem, nie wiem co to za postać, ale wygląda to bardzo podobnie. Naruto, kolejna legenda, właśnie skądś kojarzyłem właśnie jakieś tutaj takie nawiązanie, ale rzeczywiście jak najbardziej tutaj Naruto pasuje przez te żółte włosy. Watsonki, naprawdę bardzo tutaj wiele jest takich nawiązań do popkultury, do innych seriali, filmów. Dalej mamy My Hero Academia, w tym przypadku mamy Miraża, tutaj no myślę troszeczkę takie naciągane, nie wiem, nie oglądałem, ale może rzeczywiście tak jest. Dalej mamy tutaj Dragon Balla jako ostatni przykład i tutaj rzeczywiście jest takie 1:1, jeśli chodzi o elementy kolorystyczne, naprawdę wygląda to bardzo podobnie, więc naprawdę szacun dla fana za znalezienie po prostu tych rzeczy. To znaczy nie wiem, czy fan w sumie to robił, czy gdzieś znalazł w internecie, ale naprawdę samo to porównanie jest genialne, więc naprawdę czapki z głów dla Fana TV. Ale dalej, jak tutaj przejrzymy Discorda, co jest dosyć wygodne, to tutaj mamy oczywiście buffy do Lifeline. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Kiedyś dron był naprawdę z małym zasięgiem, teraz ten zasięg się powiększył, jeśli chodzi o healowanie z tego drona. Jak widzicie, to ramię do healowania jest o wiele bardziej wydłużone. Naprawdę ciekawy buff. No i dalej, jak przejdziemy jeszcze na naszym Discordzie, to możemy zauważyć, co teraz się zmieni. Jeśli chodzi o event, to znaczy zmieni, zostanie dodane praktycznie rzecz biorąc. Mamy Awakening, jak wyglądają darmowe przedmioty, czy tam rzeczy do odblokowania. Dostajemy muzyczkę eventową klasycznie za 250 punktów, to jest chyba tyle, żebyśmy zagrali pierwszą grę w ciągu dnia. No i oczywiście dostajemy odznakę za uczestnictwo w evencie. Potem mamy statystyki, tych statystyk nie znam. Jak możecie zauważyć, tych statystyk mamy tutaj od 500 do prawie 4000 levela, oczywiście co tam parę punktów. No i jak tutaj zauważymy, też mamy jakiś ekran ładowania, ale do tego dostępu nie mamy. Fajnie, że jest jedna skrzynka, mogliby twórcy troszeczkę więcej tych skrzynek dawać, na przykład, nie wiem, za
podwyższyć poziom, próg wejścia, że na przykład jest więcej punktów do zdobycia, na przykład jak ktoś, nie wiem, zdobędzie 5000, no to mamy wszystko, ale jakby ktoś chciał grindować dalej, to na przykład za 7,5 albo 10 tysięcy, jakby dawali skrzynki, to też by było ciekawe urozmaicenie. No szkoda, że czegoś takiego nie ma. Potem mamy zawieszkę za 1500 punktów i tutaj rozumiem, że to jest jakiś skin do Pathfindera za 3000. Tutaj mamy złotego Havoka za 3500, no i właśnie te statystyki i złoty bołczek, którego gdzieś tam odkryliśmy. Ale tutaj dla przypomnienia sobie możemy zobaczyć troszeczkę w gorszej jakości, jakby nie patrzeć, co mamy w tym evencie, czyli tutaj do kupienia, czy tam do odblokowania za skrzynki lub metale, jeśli dużo ich uzbieramy, to mamy na przykład skydive do Sira, emotkę do Bangalorki, jak tutaj się bije, sorry naprawdę za tą jakość, pikselozę, oczywiście przyjrzymy to potem na żywo, jak będziemy mieli do tego dostęp, czyli tutaj mamy też skin do emotkę do Newcastle, będzie można się bić powiedzmy z Bangalorką, zobaczcie, nie? Że to jest takie chyba nawet to samo, ta sama animacja, tak mi się zdaje, tylko Newcastle jest nieco bardziej spowolniony, nie? Zobaczcie. Tutaj jest właśnie Bangalorka, a tutaj jest Newcastle i myślę, że to jest ta sama animacja, ale może się mylę. Chociaż jak tak się przyjrzeć, no może nie, może się mylę rzeczywiście. Ale dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj skin do Kostika, no taki średniawy, ale okej, niech będzie. Gibi już jest ciekawszy, bo ma tutaj widać niebieskie włosy. Całość naprawdę zacnie się prezentuje. Dalej jak polecimy, to mamy taki skin do R99 i on będzie chyba pasował właśnie do tego Gibiego, z takim niebieskim też akcentem tutaj. Dalej jest ten Prowler, którego już chyba wcześniej widzieliśmy, tak mi się zdaje, z takim złotym ornamentem, znakiem, ciężko mi powiedzieć, co to jest, taka moneta, taka ogromna moneta, ale skin naprawdę ciekawie się też tutaj mieni. Dalej mamy takiego Mastiffa, fajnie, że tutaj właśnie Autism Gaming to pokazał, chociaż tyle. To jest akurat jeden z ciekawszych skinów, bo zobaczcie, że on jest w ogóle w nawiązaniu do tej bestii, która jest na Strongpoincie. Dalej dostajemy L-Star, ale to jest taki, ciężko powiedzieć właśnie tutaj po tej pikselozie, taki pewnie średniak obstawiam, ale zobaczymy potem. Czy to był złoty skin? Tak, to jest złoty skin do Rampage'a, tak on się prezentuje. Gdzieś tam na naszym Discordzie też są zdjęcia w lepszej jakości tych skinów, więc jak chcecie, to wbijajcie na Discorda i możecie zobaczyć to na żywo. Dalej mamy Kara, też jest taki nawet spoko. Hemlock jest ciekawy, ale chyba mieliśmy już podobnego gdzieś tam wcześniej, może to jest jakiś taki recolor, może trochę jakiś rebuild tamtego skina. Tutaj mamy Longboya, no i najlepsze skiny się zaczynają, czyli właśnie Rampart, tutaj Fuse, ale te skiny widzieliśmy już wcześniej. No i wiadomo, za kupienie wszystkich będziemy mieli odblokowanego Erluma do Valkyrie. Jak możemy tutaj zobaczyć, czy te skiny wracają, tego Miraża kojarzę wcześniej, Octane ten na pewno był i chyba nawet go mam. No i wiadomo, tutaj jak to kupimy, to będzie po prostu taniej. No i dodatkowo jeszcze jak tutaj spojrzymy, to pojawi się w sklepie nawiązanie skórek do tego traileru, do tych opowieści, gdzie był Octane i Lifeline jeszcze przed dołączeniem do gier Apex, jak to wszystko wtedy się potoczyło. Naprawdę to będzie jeden z najlepszych skydive'ów, plus będzie jeszcze animacja wczytywania postaci, taka oryginalna właśnie w przypadku Lifeline, co jest naprawdę świetne. I tutaj też na trailerze, że było widać taką zawieszkę Heat Shield, takie ciekawe nawiązanie, że haha, wiecie, że osłona termiczna, ale chodzi tutaj, że to jest po prostu płyn, czy tam krem przeciwsłoneczny. No i tutaj mamy odznaki jeszcze za eventy. Naprawdę Ben Patryk, Fan TV i w ogóle wszyscy tutaj, którzy pomagają budować ten kanał na Discord. Dziękuję wam serdecznie, bo to naprawdę to ułatwia przeglądanie wszystkich eventów. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy chcecie też takie podsumowania na przykład z naszego Discorda z Apex News, bo myślę, że to jest takie ciekawe, gdzie na bieżąco wszystko omawiamy. No i na koniec mamy jeszcze skin do Bangalorki z edycji Mythic, to znaczy nie z edycji Mythic, no, tylko jakości Mythic, czy jak to tam lepiej nazywać. Tutaj mamy jej wszystkie możliwe odmiany. Tu tier trzeci. Podobnego skina już widzieliśmy kiedyś wcześniej, gdzieś tam w Apexie, nawet chyba Bangalorka ma. Ale jak żeby nie patrzeć, skin ciekawy, tylko no niestety bardzo drogi, ale odblokowuje nam właśnie tą animację, to też jest spoko.
I na koniec jeszcze mamy tutaj zlikowany Erlum Valkyrie, tak to się prezentuje już w praktycznie finalnej jego formie, już nie mamy tylko tych takich szczątkowych animacji. Co jest ciekawe, to tutaj Valkyria może sobie jeść ramen, czyli to jest takie troszeczkę też taki dodatek, jak na przykład ma Kostik z piciem kawy ze swojego specyficznego kubka. Wiecie, o co chodzi, tutaj właśnie odblokowując Erlum do Valkyrie, mamy taką miseczkę z zupką. Szkoda, że nie ma sake. Mogłaby się napić, ale okej, rozumiem chyba zamysł serii, że raczej kiedy gramy w Apexa, to nie powinniśmy pić. No ale dobra, no tak ciekawie to się prezentuje, tylko jest wiele hejtu też na temat tego Erluma, że nie jest do końca ciekawy, że są lepsze Erlumy. Co kto lubi, to co widzimy, no to naprawdę dobrze się prezentuje. Jeśli mainujecie Valkyrie, no to tym bardziej będzie warto odblokować coś takiego. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, bo jest to naprawdę ciekawy, uważam, przedmiot. No ale wiadomo, tyle ile jest ludzi, to tyle jest różnych opinii. No i w sumie to tyle z tego przeglądu, to są te wszystkie przecieki, które teraz były dosyć gorące. Sorry za takie małe opóźnienie z tym wszystkim, ale byłem ostatnio chory, plus miałem dużo rzeczy na głowie. Mam nadzieję, że teraz znowu wrócimy do daily albo przynajmniej kilku filmów tygodniowo, dlatego strzelcie łapę dla zasięgu. Dobra, trzymajcie się cieplutko, elo!